witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie znowu trochę o VirtualBoxie, ale nie to co poprzednio, czyli instalacja systemu, tylko konkretnie Quest Edition i Shared Folders, czyli foldery udostępnione lub współdzielone i dodatki do programu VirtualBox, które pomagają generalnie w pracy ogółem na tej aplikacji. Dobra, to na początek pokażę wam, zainstalowałem sobie wcześniej system, nazywa się Test. Jest to standardowy XPack, Service Pack 3. Dobra, uruchamiamy. Jak widać się uruchomił, to jest no, świeży XPack, nawet widać, no, pokazuje się ten dymek, żeby zapoznać się, to klikam, żeby nie zawracał gitary i tak. Domyślnie otwiera on się w takim oknie, można we właściwościach ustawić oczywiście rozdzielczość. No, w każdym bądź razie tak, mój monitor ma rozdzielczość 1600x900. No, jak widać nie ma takiej rozdzielczości przy ustawieniu każdej innej. Po prostu nie da się dopasować okna, bo się pojawiają scrolle. Ale jest na to rozwiązanie. I to są właśnie tak zwane Quest Additions, czyli dodatki. Dajemy Device i wybieramy Insert Quest Addition CD Image. No i wtedy VirtualBox, który instaluje się razem z tym z tą obrazem, na którym są dodatki, automatycznie montuje obraz ze swojego folderu. Otwiera się instalator, klikamy Next, Next, Install i czekamy, aż się zainstaluje. Właśnie, w czasie instalacji kilka razy pojawia się tego typu komunikat. Klikamy mimo to kontynuuj. I na końcu nic nie zmieniamy, dajemy finish. Ponowne uruchomienie. System się załadował, coś jest jak zwykle w ustawieniach ekranu, ale widzimy tutaj w zasobniku systemowym w wirtualnej maszynie, że Quest Addition działają. Wybieramy View, Switch to Full Screen i mamy już nie okno, tylko system w pełnym rozmiarze. I tak jak mówiłem, monitor mam 1600x900, ta rozdzielczość jest ustawiona automatycznie. I w zasadzie tyle odnośnie dodatków, które w zasadzie są instalowane przez użytkowników tylko po to, żeby osiągnąć ten efekt. Teraz druga rzecz to są tak zwane foldery współdzielone. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale bez przesady. Ctrl L, zrzucam sobie w ten sposób system, wchodzę na macierzystym systemie. Na dysku C tworzę sobie folder o nazwie ABC. Powiedzmy. Znaczy, nazwa jest dowolna, ważne, żeby nie było polskich znaków, bo to, no, nie zawsze działa. I teraz taki folder musimy podpiąć, czyli wchodzimy w Devices, Shared Folder Settings, wybieramy. I tutaj tak, Machine Folder, dodaj, Folder Patch, Other. I tutaj musimy sobie wybrać, gdzie jest nasz folder. Dajemy ten komputer,
jest lokalnie C i wybieramy sobie mój folder, który stworzyłem, ABC. OK. Automount make permanent, czyli żeby za każdym uruchomieniem podłączał. I teraz zaczyna się w zasadzie ta główna zabawa. Mianowicie, to że mamy tutaj folder podłączony, to jeszcze nic nie znaczy. Dajemy OK, dajemy uruchom. CMD. I wpisujemy polecenie, które spowoduje, że ten folder zostanie faktycznie podpięty. Czyli wpisujemy konkretnie tak. Net spacja use spacja e dwukropek. I teraz ważne, spacja dwa razy ukośnik vbox svr ukośnik nasza nazwa folderu, w moim wypadku jest to abc. I dajemy enter. Polecenie zostało wykonane pomyślnie, czyli teoretycznie mój folder powinien się pokazać w moim komputerze. Jest. To jest właśnie to. Pierwotnie tego nie ma. W momencie, kiedy podłączycie sobie folder i wpiszecie to polecenie w wierszu poleceń, tak jak wam pokazywałem przed chwilą, pokaże się wam właśnie coś takiego. Można oczywiście tych folderów dołączyć wiele, no ale nie wiem, czy jest sens. No i dobra, no ten folder jest pusty, więc zobaczmy, czy całe udostępnianie działa, tak? No to weźmiemy sobie tutaj, nie wiem, no jakiś tam zdjęcie pierwsze, lepsze. Nie wiem, z internetu. Nie wiem. Wezmę sobie może. O, stąd. Zdjęcie wygląda tak. No, nic nadzwyczajnego, ale tak. Kopiuj. Mój komputer. ABC wklejam. Dobra, zdjęcie jest wklejone. Przechodzimy znowu do systemu. Jest plik. Jest. Czyli generalnie działa to na prostej zasadzie. Każdy plik, który przeciągniemy do tego folderu, który w ten sposób jak gdyby spowodowaliśmy jego współdzielenie pomiędzy systemem macierzystym a systemem gościa, to każdy plik, który tam przeciągniemy, będzie po prostu działał, tak? Będzie widoczny tutaj, będzie można go otworzyć, jeżeli będą odpowiednie aplikacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja z takiego rozwiązania korzystam z tego powodu, ponieważ ostatnio zabrałem się za modyfikowanie mojej strony internetowej. No jak mówiłem, za modyfikowanie mojej strony internetowej i ona była robiona lat temu kilka, pewnie kilkanaście nawet, w frontpage'u w 2003, który akurat chcąc, nie chcąc, no generalnie na systemie Windows 8.1, dokładnie z którego korzystam, nie działa. Po prostu no instaluje się, ale coś się tam, jakaś baza VisioFox się nie instaluje, ponieważ, znaczy nie instaluje się, jakby nie podpina się do programu, ponieważ jej w ogóle nie ma, nie da się tego doinstalować jako jakiś dodatek i generalnie niektóre dynamiczne efekty HTML nie działają, stąd mam właśnie taki system o nazwie Web, tak sobie go nazwałem. Jest to również dokładnie właśnie XPGS P3, ten sam. I tutaj właśnie dokładnie to działa tak samo, czyli mam system, na którym mam frontpage'a i różne programy, które dzięki którym tworzę rzeczy do strony internetowej. No a jeżeli takiego programu tu nie mam, a mam go na 8.1, to sobie tworzę na 8.1, wrzucam do folderu udostępnionego bądź współdzielonego i w ten sposób mam to tutaj. Nie muszę się bawić żadne kreowanie obrazów ISO i tak dalej, tak jak pokazywałem w poprzednim filmiku, że można tak zrobić. Aczkolwiek, no powiedzmy sobie szczerze, to jest, no dajmy sobie, no dużo prostsze, łatwiejsze, szybsze i w ogóle, no tutaj właśnie mam skrót i tutaj mam różne zdjęcia, które muszę poprzerabiać, jakieś inne, to, o, to akurat jest gra, to nie będzie na stronie, no ale to też tak. Co tu, grafiki moje, które będą do strony folder, no tutaj są generalnie pliki, które będą na stronie, które już są, bo strona jest w trakcie, powiedzmy, całej przebudowy. W zasadzie nawet nie przebudowywuję jej, tylko tworzę ją od zera. No to za jakiś czas pewnie będziecie mogli ją sobie zobaczyć, no
chwilowo nie za bardzo mam czas, aby się z tym bawić, więc tylko po prostu nagrywam takie szybkie filmiki. Myślę, że to jest wszystko, co mogłem wam powiedzieć na ten temat. Jest to generalnie banalnie proste. Ściągasz VirtualBoxa, wyłączasz antywirusa na czas instalacji, bo trzeba, bo po prostu jeżeli tego nie zrobisz, on się zainstaluje, ale nie będzie poprawnie działał. Później instalujesz pierwszy lepszy system, jaki chcesz. GUESA 10 to są po prostu uniwersalne dodatki. Czy postawić Maca, czy Linuxa, Debiana, czy Windowsa, po prostu on i tak to zainstaluje. No i tyle. No w Linuxie generalnie z Shared Folders jest więcej trochę zabawy, trzeba poklepać trochę w konsoli, no ale generalnie to też są odnośnie tego poradniki. Ja generalnie z systemu Linux w ogóle nie korzystam, jest on dla mnie... Jest to dobry system do różnych rzeczy, ale do moich zastosowań akurat jest on w ogóle nieprzydatny, więc dlatego pokazałem wam, jak to wygląda na przykładzie Windows. I w każdym Windowsie jest po prostu analogicznie, tylko że w 7 i w wyższych wersjach to trzeba otworzyć wiersz poleceń jako z uprawnieniami administratora, żeby to zadziałało poprawnie. No i to by było chyba tyle. Jeżeli się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia generalnie w następnym filmie.